wójta Czesława Kalbarczyka, przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Droba, prezesa oddziału gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Wysockiego, komendanta oddziału gminnego Mieczysława Szymczaka, prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Edwarda Fetko, sekretarza oddziału powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej drucha Jerzego Września, starosta Świerbolińskiego Zbigniewa Szumskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Janusza Drozda, zastępca komendanta powiatowego brygadiera Dariusza Paczestego, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Świebodzin starszego kapitana Dariusza Kałużnego, byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie starszego brygadiera Zygmunta Rogowskiego, starszego aspiranta Cezarego Muchę, księdza proboszcza Andrzeja Oczakowskiego, nadleśniczego Lecha Kołdygę, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej druhnę Katarzynę Osos, Petersa Wilpers, delegację Straży Pożarnej Lindow, państwo Czamerów, delegację Ochotniczej Straży Pożarnej Toporowie, delegację Ochotniczej Straży Pożarnej Pojrzadle, delegację Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie i delegację Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowucu, delegację koła łowieckiego LIS wraz z sztandarem i orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej Grochowo. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić krótki opis powstania naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemiołowie. Jednostka nasza została założona w 1947 roku, a założycielami byli Suchodolski Mikołaj, Dubik Alfred, Kubiak Alfons, Szyszkowski Jan, Sekuła Stanisław, Samolczyk Antoni i wielu innych, których ich nie wymieniłem z miast, a jest tu duża ilość osób. Czasy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w latach powojennych była bardzo trudna. Nie było sprzętu jak dzisiaj, strażacy do pożarów jeździli koni, a do gaszenia służyła im ręczna pompa sikawkowa. Nie było umundurowania i strażacy jeździli w swoich ubraniach. Jak już wspomniałem, sprzęt, który gasili strażacy, dziś możemy spotkać i podziwiać w muzeum jako cenny zabytek. Jak wiadomo, czasy się zmieniły. W latach 60. jednostka dostała motopompę PO3, jak i również w tym czasie w wiosce powstało kółko rolnicze. I również w tym czasie w wiosce powstało kółko rolnicze, przepraszam. Wtedy pożary jeździło się już trochę szybciej, ponieważ udostępniało kółko rolnicze ciągnik, którym jeździli już strażacy szybciej do akcji. Rozkwit naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpił w latach 80. Na zebraniu w dniu 15 stycznia 83 roku został wybrany zarząd w składzie. Prezesem został Szota Józef, zastępcą był Szkudlarek Stanisław, sekretarz Mikulski Stanisław, skarbnik Józef Mikul. Komisja rewizyjna, przewodniczący Malak Henryk, członkowie byli Bogdan Wesołowski i Galas Kazimierz. Zarząd, który został wybrany, dążył do umodelowania, do unowocześnienia jednostki. W czasie trwania jednej kadencji nastąpiły zmiany w składzie zarządu. Prezesem został dalej Szota Józef, naczelnika objął funkcję Malak Henryk, a sekretarzem Bojkowski Stefan. Również zmienia się komisja rewizyjna, w której zostali wybrani Bucha Stanisław, Pasek Wojciech. W tym czasie padł pomysł budowy remiza świetlicy i został powołany komitet budowy w roku 1986 w składzie Szota Józef, Bojkowski Stefan, Mucha Stanisław, Malak Henryk, Galas Kazimierz, Miklut Józef, Trebyko Jan, Trebyko Teresa, Szkudlarek Stanisław, Pasek Wojciech, Bogdan Wesołowski. Po uzyskaniu pełnej akceptacji przez naczelnika i Radę Gminy na zabezpieczenie środków w roku 1987 po wykonaniu planu budowy przystąpiliśmy do kopania i zalewania fundamentów. A na pracę tych brali udział wszyscy członkowie i ich dzieci, a dziś są podporą naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy stoją w szeregach strażaków. Muszę wspomnieć, że mieszkańcy również włączyli się w pomoc, wożąc piasek i materiał budowlany. I wszystko bez zapłaty w czynie społecznym. Jak również dużą pomoc uzyskaliśmy ze strony kółka rolniczego, które użyczyło nam sprzęt, a nie brali pieniędzy. Po zgromadzeniu materiału zapewnili dalszych środków w 1988 roku w
wiosną ruszyliśmy z pracami budowy, które trwały od maja do końca sierpnia, a we wrześniu nastąpiło otwarcie świetlicy. A co w zamian dostaliśmy nagrodę nową motopompę od komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Świerodzinie. Następnie w 1992 roku dostaliśmy od komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świerodzinie samochód gaśniczy Star typu GBA o pojemności 2,5 tysiąca litrów. I wtedy zaczęliśmy się czuć już prawdziwymi strażakami. Jednostka NASA zaczęła gasić pożary nie tylko na terenie gminy, ale również w takich pożarach na dużych kompleksach leśnych, co była to Olszyna i Zasieki. Po zlikwidowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie wszystki sprzęt, jaki znajdował się, został przeznaczony do nas. I znów musieliśmy podjąć się trudu modernizacji starej remizy, a w tym czasie przejęliśmy na siebie zabezpieczenie Łagowa, Łagówka, Sieniawy, Gronowa. Gdyż w tych miejscowościach nie było zainteresowania ze strony mieszkańców komendy, mieszkańców. Komenda Wojewódzka wraz z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Świerodzinie, widząc nasze zaangażowanie, postanowili przydzielić nam jeszcze jeden samochód, a był nim Jelcz typu GCBA, który posiadał beczkę o pojemności 6 tysięcy litrów. W tym momencie musieliśmy się podjąć następnej budowy boksu garażowego przy pomocy Urzędu Gminy, Zarządu Gminnego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świerodzinie. Budowa trwała 3 miesiące, a prace zostały wykonane własnoręcznie ze strony... Własnoręcznie. W tym momencie zostaliśmy jednostką typu S3, to znaczy, że mamy 3 samochody gaśnicze. Jednostka nasza została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na podstawie decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr 49/18/KSRG/95 z dnia 19 czerwca 1995 roku. Jak również do najważniejszych należy powódź z roku 1997, gdzie przez cały czas trwania zabezpieczaliśmy łączność. Lecz to nie koniec naszych osiągnięć, aby uczcić 50-lecie powstania naszej Ochotniczej Straży Pożarnej, zarząd wspólnie z wszystkimi członkami postanowił ufundować sztandar. Wszyscy członkowie zadeklarowali się, że pieniądze uzyskane z akcji pożarnych będą przekazywane na zakup sztandaru. Dużą zasługą była ze strony mieszkańców, która postanowiła dołożyć brakującą część pieniędzy do sztandaru, co stanowiło, że 50-lecie odbyło się w 1997 roku, jak również sztandar został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Cały czas następował rozkwit naszej jednostki. W osiągnięciu sportowym nasza OSP dzierży od kilku lat niepokonana w innych zawodach sportowo-pożarniczych, co widać w wystawionych, zdobytych pucharach. Lecz w zawodach powiatowych było różnie, trzecie, a nawet czwarte miejsce. Na wyposażeniu oprócz samochodu posiadamy system alarmowania, motopompy, piły do drewna, piłę do betonu, walizkę pierwszej pomocy, torbę medyczną R1, deskę ratowniczą. Członkowie naszej jednostki posiadają również przeszkolenia potrzebne w akcjach ratowniczych, drogowych, medycznych, ratownictwa wodnego. Zarząd ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwem Świerodzin, Urzędem Gminy, Zarządem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łagowie i Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Świerodzinie. OSP jest jedną organizacją we wsi, która działa nieprzerwalnie i miała zaszczyt w roku 2007 obchodzić jubileusz 60-lecia, gdzie nadleśnictwo ufundowało pamiątkową tablicę z tej okazji. Wielką zasługę za tak wielkie osiągnięcia Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej działalności i będąc prezesem przez 28 lat odniósł druh prezes Szota Józef, który zrezygnował z tej funkcji w roku 2015 z powodów zdrowotnych, jak również wieloletnią kadencję pełnił sekretarz druh Klebieko Jana. Jednostka nasza liczy 28 członków, w tym do naszej jednostki wstąpiły druhny, które są pełnoprawnymi strażakami po przeszkoleniu i mogące uczestniczyć w akcjach ratowniczych. Powstała prężnie działająca drużyna, dziecięca drużyna pożarnicza, z której jesteśmy dumni w gminie, jak i w powiecie. Obecny skład zarządu jest następujący.
prezes Galas Mirosław, wiceprezes Naczelny Palak Henryk, sekretarz Mikuć Józef, skarbnik Mucha Stanisław, zastępca naczelnika Rudolf Michał, gospodarz Szkudlarek Zdzisław, członkowie zarządu Szkudlarek Mirosław, Galas Jarosław, Szkudlarek Roman, komisja rewizyjna Wesołowski Łukasz, Malak Radosław, Drob Stanisław. Po tak wielkich osiągnięciach przyszedł czas na obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, który przypada na dzisiejszy dzień, to jest 15 lipca 2017 roku. Korzystając z tej uroczystości, kończąc tę krótką historię, gratuluję druhom tak zaszczytnego jubileuszu, pragnę złożyć serdeczne życzenia w służbie świętego Floriana oraz w życiu osobistym. Dziękujemy bardzo prezesowi. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do kolejnego punktu naszej uroczystości, czyli wręczenia odznaczeń oraz okolicznościowych statuetek. Jako pierwsze pozwolą Państwo, że odczytam akt nadania. Prezydium